3 miesiące to pierwszy kwartał 2017, to będzie dużo pracy w tak zwanym otoczeniu rad nadzorczych. Piotr Rybicki, nadzór korporacyjny PL był moim Państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kończymy teraz raport gospodarczy. Za parę chwil informacje Radia Tok FM. Raport gospodarczy. Reklama. Teraz na 18 urodziny w MediaMarkt. Aparat Sony HX300 z obiektywem Zeiss, 50-krotnym zoomem optycznym i możliwością nagrywania filmów w jakości HD już za 1349 zł. MediaMarkt.pl. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Który jest najlepszy? Polecam suplement diety Preventic. Dobrze, z tym, że ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. 60, ale z podwójną dawką. Preventic, edycja specjalna. Dzięki podwójnej dawce 500 mg odpowiada aż dwóm standardowym kapsułkom oleju z wątroby rekina. Ale to nie wszystko. Preventic jest jeszcze wzmocniony bezzapachowym czosnkiem. Kapsułka kapsułce nierówna. Ten Preventic ma dwa razy tyle oleju i jeszcze czosnek. Nigdy tak nie porównywałem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Artur, wierzysz w istnienie białego maku? No nie, biały mak w życiu. A jednak w Żabce dla niedowiarków Rogal z białym makiem w zestawie z kawą za nie więcej niż 6 zł. Żabka, mały, wielki sklep. Promocja dotyczy sklepów ze stoiskiem Żabka Cafe. Z definicji dodatkowa gotówka jest po to, by ułatwiać życie. Bo jak dostajesz coś ekstra, to po to, by było ci lżej, a nie na odwrót. W Eurobanku doskonale to rozumiemy. Dlatego przenieś do nas swoje kredyty i zapytaj, ile dodatkowej gotówki możesz dostać bez zwiększania swoich rat. Udzielenie kredytu konsolidacyjnego dostępnego w kwotach od 2000 zł do 150 000 zł na okres od 3 do 108 lat, w tym możliwość otrzymania dodatkowej gotówki, zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej i wnioskowanej kwoty kredytu. Szczegóły, w tym regulamin udzielania pożyczek i kredytów przez Eurobank S.A., opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Eurobank. Na co dzień. Wyprzedaż ofert rocznika 2016 w UPC. Czas start! Teraz pakiety z wypasioną telewizją i najszybszym internetem w Polsce przez rok. W mega atrakcyjnej cenie. Tak, aż 12 miesięcy. Tego nie da ci nikt inny. A to nie wszystko. Mamy też mega oferty z rocznika 2016 dla firm. Taka okazja tylko do 30 listopada. Zadzwoń 813 813 813. Wejdź na upc.pl lub odwiedź nasz salon sprzedaży. UPC. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix, krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix, krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix, krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Są mniejsze i większe okazje, aby kupić solidne auto dostawcze do firmy. I są okazje naprawdę potężne, wielkie jak Crafter. Bo tylko teraz niezawodnego Volkswagena Craftera z ogromną przestrzenią ładunkową, z silnikiem Euro 5 i pakietem przeglądów możesz mieć w dużo niższej cenie. Już od 1453 zł netto miesięcznie. Tak wielkiej okazji nie możesz przegapić. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Użytkowe. Serdecznie witamy zgłodniałych w podróży. Zatankuj na Shell dowolne paliwo za minimum 49 zł i odbierz hot doga za złotówkę. Shell, serdecznie witamy. Oferta dostępna na wybranych stacjach do 13 listopada lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na shell.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 4 listopada, 13. Informacje Tok FM. Elżbieta Mazur. Rządowy program Za życiem przyjęty. Ustawa obiecuje rodzinom z ciężko chorymi dziećmi asystenta. Reporterka Tok FM sprawdziła, takich specjalistów w Polsce jest za mało. Za chwilę także zarzuty dla prezesa Najwyższej Izby Kontroli i osuszanie poznańskiej Malty.
Sejm uchwalił ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem. Rządowy projekt zakłada, że po urodzeniu dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Ustawa obiecuje także system wsparcia. Przewodnikiem po nim ma być asystent rodziny. Polska ma 4000 takich specjalistów. Jak wynika z ostatniego raportu Najwyższej Izby Kontroli, niemal połowa z nich pracuje na umowę zlecenie. Agnieszka Rogal. To o tyle ważne, że w niektórych przypadkach zatrudnienie na umowie śmieciowej wiązało się z brakiem refundacji kosztów służbowych, takich jak szkolenia, rozmowy telefoniczne, a nawet dojazdy do rodzin objętych pomocą. Kolejny problem wskazany przez NIK to zbyt duża liczba rodzin przypadająca na jednego asystenta. Od stycznia ubiegłego roku ma on pod swoją opieką 15 rodzin. Jeśli autorzy programu Za życiem chcą, aby asystent rodziny był tak zwanym przewodnikiem po systemie dla potrzebujących, powinni wziąć pod uwagę także to, że w ostatnich latach niepokojącym problemem w pracy z rodzinami była duża rotacja na tym stanowisku. W połowie skontrolowanych instytucji asystenci zmieniali się dwa lub więcej razy w ciągu roku. To z kolei przerywało ciągłość pracy. W niektórych ośrodkach rodziny, które przystąpiły do programu współpracy z asystentem, były pozbawione jego opieki przez 2 do nawet 6 miesięcy w ciągu roku. Agnieszka Rogal, TOK FM. 4 zarzuty usłyszał w katowickim Wydziale Prokuratury Krajowej prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Jak już informowaliśmy, zarzuty dotyczą głównie przekroczenia uprawnień. Na miejscu jest reporter TOK FM Grzegorz Kozioł, który zna szczegóły. Chodzi o przestępstwa urzędnicze, za które grozi do 5 lat więzienia, informuje prokurator Krzysztof Motyl. Śledczy zarzucili Kwiatkowskiemu wpływanie na swojego zastępcę przy wyborze dyrektora delegatury NIK-u w Rzeszowie. Działanie miało na celu bezpośrednie uniemożliwienie przeprowadzenia tego konkursu i wyłonienia w jego wyniku dyrektora tejże instytucji. Pozostałe zarzuty dotyczą już bezpośrednio przekroczenia uprawnień. I mają ścisły związek z organizowanymi konkursami na stanowiska dyrektorów delegatury NIK w Łodzi, wicedyrektora delegatury NIK w Rzeszowie i wicedyrektora Departamentu Środowiska Najwyższej Izby Kontroli. Prezes Kwiatkowski składa teraz wyjaśnienia. Po ich zakończeniu, jak obiecał, będzie do dyspozycji dziennikarzy z Katowic. Grzegorz Kozioł, TOK FM. Politycy komentują wczorajsze ostre wypowiedzi francuskiego ministra obrony pod adresem Antoniego Macierewicza. Jean-Yves Le Drian powiedział, że jest oburzony decyzją polskich władz o zakończeniu rozmów w sprawie dostaw śmigłowców Caracal. A jeszcze bardziej oburzyła Francuzów wypowiedź o rzekomej sprzedaży Rosji okrętów Mistral. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Karolina Lewicka. Karolino, politycy PiSu nadal przekonują, że Antoni Macierewicz mówił prawdę. Antoni Macierewicz ma mieć w tej sprawie wiedzę, a nawet stosowne dokumenty. I choć 2 okręty desantowe Mistral, Nasser i Sadat są w egipskim, a nie rosyjskim posiadaniu, o czym zapewnia Paryż, Moskwa i Kair, to szefowa gabinetu politycznego premier Elżbieta Witek przekonuje, że jest inaczej. Czyli jest dokładnie tak, jak mówił Antoni Macierewicz. Ma dokumenty, ma informacje. W związku z tym ja się mogę opierać na tym, co przekazuje minister obrony narodowej. I komunikaty wydawane przez pana ministra Antoniego Macierewicza biorę do serca jako prawdziwe. Z tymi rewelacjami idę do rzecznika rządu Rafała Bochenka. Pytam, kiedy poznamy owe dokumenty, kiedy MON udowodni, że Mistrale ma Rosja. Ten temat już jest zakończony. Nie został właśnie zamknięty, bo skoro minister Elżbieta Witek mówi o tym, że Antoni Macierewicz miał prawdziwe informacje na temat sprzedaży Mistrali i ma dowody, no to może czas je pokazać. Pani redaktor, tak jak powiedziałem, nie sądzę, żeby minister obrony narodowej miał niesprawdzone informacje i tyle. Pani redaktor, kończymy temat. I nie udało mi się dowiedzieć, czy te dokumenty widziała pani premier i czy ją przekonały o komentarz do tej niekończącej się historii obrony tego, co minister obrony mówi, a co Francja, Rosja i Egipt dementują, proszę byłego szefa MON-u Tomasza Siemoniaka. To jest brnięcie w tę kompromitację. To nie są główki od szpilki, które można gdzieś przemycić do Rosji w ukryciu. To są ogromne okręty. Czy Egipt jest niepoważnym państwem, żeby w ukryciu teraz przeprowadzać jakieś transakcje? I Antoni Macierewicz i wiceszef resortu Bartosz Kownacki nie chcieli dziś rozmawiać z dziennikarzami. Z sejmowego studia TOK FM Karolina Lewicka. Słuchasz informacji TOK FM. 3 tygodnie potrwa spuszczenie wody z poznańskiego jeziora Malta, potem sprzątane będzie dno jeziora i naprawiane zepsute urządzenia. Planowane jest też pogłębienie Malty. To ważne, bo na sztucznym zbiorniku odbywają się zawody kajakarskie i wioślarskie. Pełni on również funkcję miejskiego kąpieliska. O planowanej operacji Karol Kański. Codziennie z Malty będzie upływać kilka centymetrów wody, mówi Błażej Daracz z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Po 3-4 tygodniach możemy zobaczyć dno. Niestety zobaczymy też
też śmieci. W poprzednich latach znaleźliśmy przeróżne rzeczy, tapczan, rower, a nawet narty, szklane butelki, plastikowe butelki. Jezioro ponownie zostanie napełnione wodą na przełomie lutego i marca. Kilka miesięcy akwen będzie pusty. Apelujemy do mieszkańców, żeby nie wchodzili. Nie wiadomo, jak grząski będzie teren. Może dojść do jakichś wypadków. Akcja oczyszczania Maltańskiego Jeziora ma kosztować około 1 000 000 zł. Poznań, Karol Kański, TOK FM. Za chwilę prognoza pogody, a kolejne informacje na naszej antenie o 13:20. Sprawdź, jaka pogoda będzie dzisiaj okazją do radości. Sponsorem prognozy pogody jest producent samochodów BMW z napędem na 4 koła X-Drive. Pogoda. Do końca dnia na zachodzie i Pomorzu synoptycy zapowiadają przelotny deszcz. Na Suwalszczyźnie i w górach śnieg. Na termometrach dziś mamy od 4 stopni w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie i Warszawie do 8 we Wrocławiu. Weekend z podobną temperaturą. Cześć, od 5 do 8 stopni. Sobota z dużymi przejaśnieniami w okolicach Krakowa, Lublina, Katowic i Białego Stoku. W centrum, na północy i zachodzie może padać. Niedziela z deszczem w większości regionów. Z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać o Rosji i Syrii. Tutaj sekwencja wydarzeń jest taka. Pod koniec października, 31 października, pojawiły się takie doniesienia, że Putin planuje zmasowany atak na Aleppo. Potem doszło do połączonych rozmów szefów sztabów Rosji i Turcji. I ostatecznie doszło do czegoś, co się nazywa rozejmem ogłoszonym przez Rosję w Aleppo właśnie. Co to właściwie mogło być? Dlaczego ta informacja o ataku na Aleppo jakby pojawiła się jako pierwsza i czy można sądzić, że to też było coś na kształt takiego strzału testowego? Te wszystkie informacje nie są oczywiście przypadkowe. Jeżeli położymy na to jeszcze szerszą sekwencję i działań rosyjskich, nie tylko w samej Syrii, czyli działań militarnych, ale także działań dyplomatycznych, to nie zdziwi nas tak zwany timing, tak? W języku czy politycznym, czy negocjacyjnym granie czasem, czy takie jakby pozycjonowanie się w czasie jest dosyć istotne. I faktycznie można byłoby się spodziewać, i to jest dosyć prawdopodobne, że w sytuacji dzisiejszej, czyli tuż na kilka dni przed wyborami amerykańskimi, czyli wtedy, kiedy Rosjanie mają świadomość, że prezydent i administracja Baracka Obamy mają związane ręce i kompletnie nic nie będą w stanie zrobić w samej Syrii, czyli podjąć jakieś przełomowe decyzje, to jest ten moment z perspektywy Władimira Putina, żeby faktycznie dokonać jakiegoś posunięcia do przodu, czyli ostatecznie przejąć, czyli pomóc służbom czy siłom z Bashara Assada przejąć kontrolę nad Aleppo. I tego faktycznie można się spodziewać. Ja nie wiem, nie wiemy, czy faktycznie do tego dojdzie, natomiast to jeżeli Putin miałby popierać jakąś dużą operację militarną w Aleppo i pomóc przejąć pełną kontrolę służbom Bashara Assada, to jest właściwy moment. To znaczy lepszego nie będzie. Za moment będziemy mieli wybory i to nie jest tak, że jeżeli wygra Hillary Clinton, to nic się nie zmieni. Coraz bardziej zaskakujące się są także dla samych Rosjan informacje i takie oceny polityczne, że Hillary Clinton może być właśnie tym prezydentem, który będzie znacznie bardziej odważny i decyzyjny także na Bliskim Wschodzie. Więc jeżeli Rosjanie mieliby do czegoś doprowadzić, to teraz, a kwestia rozejmu, Rosjanie to nazywają nie samym rozejmem, tylko takim pierrywem, czyli taką przerwą, pauzą i stworzeniem okazji dla odwrotu czy wycofania się osób cywilnych z tych obszarów, które mają być kontrolowane.
Putin tutaj jakby pozwalając na to, czy w ogóle zgłaszając i dając, oni chyba do wieczora, tak, czasu lokalnego dali czas na zawieszenie wszelkich, tak, lotów, tak, dali czas oficjalnie na wycofanie się cywilom, natomiast w rzeczywistości jakby druga informacja, która formułowana jest w mediach rosyjskich, jest taka, musimy dać czas, tak, bo cywile faktycznie giną, my jako Rosja, czyli ten dobry w grze syryjskiej, nie chcemy krzywdzić cywilów i doprowadzać do zwielokrotnienia liczby ofiar cywilnych, natomiast winą naszą nie są ofiary cywilne, ale winą strony amerykańskiej. No Mareczek mi zepsuł kamerę. Ponieważ w tych naszych wcześniejszych porozumieniach, nie wiem, czy pamiętamy, porozumienie, zawieszenie broni, bardzo jak ciężko chodzi, jak się ją zepsuło, to chodzi znaczy pomiędzy Moskwą a Waszyngtonem, tam był taki zapis, że ważne jest rozdzielenie stron, to znaczy stron syryjskich, terrorystów, opozycji. No to ciężko chodzi. I Rosjanie w zasadzie w zdaniu kolejnym, w opisie tej całej sytuacji dzisiejszej, mówią tak, będziemy oczywiście, wrócimy do bombardowań, bo te bombardowania Aleppo będą, zakładamy, że cywile się wycofają, natomiast czy będą tam w tym obszarze terroryści, za których przecież jakby terroryści dla Rosjan to nie tylko ISIS, ale także organizacje związane z opozycją syryjską, de facto, tak? Przestań. Franków szwajcarskich, tak? Międzynarodowa Federacja Piłki Profesorka Nożnej dopatrzyła się, znalazła, się stosowania dyskryminujących symboli w czasie spotkania eliminacji Mistrzostw Świata Ukraina-Kosowo. Mecz odbył się 9 października w Krakowie. Oficjalnie FIFA nie precyzuje, o jaką dokładnie symbolikę chodzi, ale jak dowiedziały się ukraińskie media, w Ukraińskim Związku Piłki Nożnej kara została wymierzona za wywieszenie czerwono-czarnej flagi ukraińskich nacjonalistów. Banderowska flaga miała wisieć na trybunach w Krakowie około 15 minut i została zdjęta po prośbach służb porządkowych. Ukraińskie media informują, że czerwono-czarne barwy znajdują się w spisie zakazanej symboliki FARE, organizacji zajmującej się monitorowaniem przejawów ksenofobii na stadionach. Są one jednak często używane przez ukraińskich kibiców, ale też prawicowe organizacje i część oddziałów walczących z prorosyjskimi separatystami w Donbasie. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. W Sewilli na południu Hiszpanii rozpoczyna się 13. Europejski Festiwal Filmowy. Do przyszłej soboty zostanie zaprezentowanych 215 produkcji. O Złotą Girlandę rywalizuje 16 filmów, między innymi Zjednoczone Stany Miłości Tomasza Wasilewskiego. Film Tomasza Wasilewskiego na tegorocznym 66. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie zdobył Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszy scenariusz. Potem był pokazywany w Karlowych Warach. Do rywalizacji o nagrodę za najlepszy europejski film dokumentalny wystawiono zaś Wszystkie te nieprzespane noce Michała Marczaka. Obraz opowiadający o polskich 20-latkach został nagrodzony na tegorocznym Sundance Film Festival. Spośród prezentowanych ponad 200 filmów, 27 to światowe premiery. Honorowym gościem festiwalu będzie francuska aktorka Valeria Bruni-Tedeschi, a nagrodę miasta Sewilli otrzyma Paco Delgado, projektant kostiumów filmowych dwukrotnie nominowany do Oscara. Organizatorzy liczą, że w projekcjach weźmie udział co najmniej 70 tysięcy widzów, czyli tyle, ile przed rokiem. Aby zachęcić do udziału w prezentacjach, obniżono ceny biletów do 3,5 euro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Prognoza pogody. Dzisiaj pochmurno i deszczowo, jedynie miejscami większe przejaśnienia. Na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, a na Suwalszczyźnie i w górach możliwy śnieg. Temperatura od 3-4 stopni na północnym wschodzie i Pomorzu Wschodnim do 8-9 na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich od 2-7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy, a na wschodzie zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kiedy on nie do końca jest przystosowany do płonięcia tak dużej ilości
Saturn radzi chimpny się technologicznie. Kup telewizor LG 55 cali Ultra HD Smart TV za 3299 zł i wybierz sobie dowolny prezent do 300 zł. Sprawdź w sklepach lub na Saturn.pl. Saturn, technologia taka. Dziwek do selfie. Mnie to nie dotyczy. Moje usta są suche, spierzchnięte i okrutnie szczypią. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do ust. Olej z rokitnika regeneruje spierzchnięte i popękane usta. Ekstrakt z mango i awokado uelastycznia, a masło shea intensywnie nawilża i odżywia. Regenerum przynosi natychmiastową ulgę i długo pozostaje na ustach, chroniąc je przed czynnikami zewnętrznymi. Dzięki Regenerum moje usta są miękkie, elastyczne i jedwabiste, prawie gładkie. A dodatkowo serum zapewnia im ochronę przy każdej pogodzie. Regenerum, pełna regeneracja. Wygrywaj wspólne chwile z najbliższymi. Tylko od 4 do 6 listopada w salonach Empik przy stylu planszowej i karciane taniej aż o 20%. Sprawdź naszą szeroką ofertę produktową. Empik, każdego dnia inaczej. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Źle, panie doktorze, ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe ciosła. Polecam Protefix, krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie ciosła. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix, krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix, krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Następnego dziada dali, bo to na zasadzie jak i tu, to i tam. Gimnazjum, no po prostu musiałoby zostać poziom niski zlikwidowane.